naprawdę istnieje. Był to brytyjski żeglarz James Cook. Pod koniec XVIII wieku rząd brytyjski wysłał Cooka na poszukiwania południowego kontynentu pod pozorem wyprawy naukowej. Podróżnik opłynął Ziemię poniżej 50 równoleżnika. Jego statki przekroczyły koło podbiegunowe, natrafiając na pojedyncze wyspy. Dalej żeglarze nie mogli popłynąć ze względu na lodową powłokę wokół Antarktydy. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale zaledwie kilkaset lat temu pokrywa lodowa wokół Antarktydy sięgała w zimie aż po cieśninę Drake'a. Stanowiła przeszkoda nie do pokonania dla odkrywców i badaczy. Na początku XIX stulecia nikt już nie miał złudzeń, że południowy kontynent to tylko bajka. Byli jednak tacy, choć nieliczni, entuzjaści, którzy wierzyli, że kiedyś uda się go poznać. Ostatecznie na początku lat 20. XIX wieku rosyjskiej ekspedycji Fabiana Bellinghausena i Michaiła Lazariewa udało się pokonać drogę przez lody i dotrzeć do wymarzonej krainy. I nowa karta w historii ludzkości nareszcie została zapisana. Przez kilkaset lat ludzie nie ustawali w poszukiwaniach południowego kontynentu. Wielu odkrywców i żeglarzy uwierzyło, że stanie się on dla nich źródłem wielkich bogactw. Eldorado, pełnym drogocennych kamieni i metali. Nie gasła nadzieja na opanowanie nowego terytorium, pozyskiwanie surowców, zakładanie kolonii i powiększanie majątków. A jednak w chwili, kiedy podróżnicy po raz pierwszy stanęli na nowo odkrytym lądzie, wszystkie ich marzenia roztrzaskały się o zamarzniętą ziemię i grube ściany lodu. Nie znaleźli tam nic poza bezkresnymi równinami pokrytymi śniegiem i nagimi szczytami wznoszącymi się do nieba. Nowy kontynent otrzymał nazwę Antarktyda od greckiego słowa Antarktike naprzeciwko Arktyki. Południowy ląd ma powierzchnię ponad 14 milionów kilometrów kwadratowych. To skuta lodem, pozbawiona życia Ziemia, położona pośrodku kręgu polarnego. Jej powierzchnia jest pokryta lodową powłoką prawie na całym obszarze. A brzegi kontynentu otacza unoszący się na wodzie lodowiec szelfowy. Podczas zimy lód przykrywa 18 milionów kilometrów kwadratowych oceanu. Masa lodowca w lądzie jest tak ogromna, że pod jego ciężarem kontynent obniża swoje położenie o 1000 metrów. W niektórych miejscach lód ma grubość 4,5 kilometra. Ze względu na masywną warstwę lodu i transatlantycki łańcuch górski, Antarktyda jest uznawana za najwyższy kontynent na kuli ziemskiej. Jego średnia wysokość wynosi ponad 2000 metrów. Płynąc zbliżamy się do lądu, naszym oczom ukazują się gigantyczne szczyty skalne i brzegi wspinające się wysoko pod niebo. U stóp tych majestatycznych klifów niewielkie statki wyglądają jak zabaweczki. Na zachodzie powłoka lodowa nie wszędzie styka się z lądem i można pod nim zaobserwować.
obserwować otwarte przestrzenie nazywane suchymi dolinami. Współcześni geolodzy szczegółowo zbadali te pustki pod antarktycznym lodem. Naukowcy ustalili, że tamtejsze płyty tektoniczne mają strukturę podobną do tych, jakie znajdują się w Indiach, Brazylii, Afryce i Australii. Ustalono, że dawniej Antarktyda była południową częścią superkontynentu Gondwana, który zaczął się rozpadać około 150 milionów lat temu. W obecnym kształcie Antarktyda istnieje od około 70 milionów lat. Analiza skamielin wykazuje, że dawniej tereny te porastały obficie bujne paprocie, a zamieszkiwały je ciepłolubne gady. Teraz klimat Antarktydy jest wyjątkowo surowy. Zimą kontynent tonie w mroku trającej 6 miesięcy nocy polarnej, a temperatury są zawsze poniżej zera i wahają się pomiędzy minus 30 a minus 50 stopniami Celsjusza. Latem jest nieco cieplej, od minus 50 do minus 5 stopni. Inną charakterystyczną cechą surowości klimatu Antarktydy jest ostry, mroźny wiatr schodzący z gór, który niesie ze sobą ogromne masy lodowego pyłu. To bardzo trudne dostosować się do takich warunków. To dlatego florę i faunę Antarktydy możemy dostrzec tylko przy linii brzegowej. Reprezentację zwierząt lądowych stanowią pingwiny cesarskie, antarktyczne adelie. Żyją one w dużych grupach, głównie w obniżeniach wybrzeża lub na wyspach. Dalej od brzegu, w strefie lodowcowej, spotkać można foki gatunków Weddell i Ross, lwy morskie oraz morskie słonie. Oceaniczny świat Antarktyki zamieszkują morświny, wieloryby, humbaki, orki, delfiny, kilka gatunków kałamarnic, rozliczne ryby i kryl morski. Ptaki pojawiają się tu bardzo rzadko, ale doraźnie można się natknąć na takich przybyszów jak petrele i mewy wydrzyki. Dziś Antarktyda jest jedynym kontynentem na naszej planecie, którego człowiek nie potrafi zasiedlić. Surowe warunki klimatyczne nie pozwalają żywić nadziei, że ktokolwiek mógłby tu przeżyć bez pomocy z zewnątrz. Gdy odkryto Antarktydę, wielka fala badaczy oraz poszukiwaczy przygód z całego świata ruszyła na ten kontynent. Jednakże prawie wszystkie ich próby, by osiąść w tej południowej krainie, kończyły się katastrofą. Licznych poszukiwaczy spotkała śmierć w tych koszmarnych warunkach. Z czasem jednak ludzie zdołali na jakiś okres stworzyć tam sobie pewne lokum. W pasie wybrzeża można się niekiedy natknąć na porzucone lub działające stanowiska badawcze. Dziś człowiek na arktycznym lądzie nie jest już czymś niezwykłym. Dla tamtejszych zwierząt ludzie nie są już stworami budzącymi osłupienie. Pingwiny dzielą pokojowo swoją rodzoną ziemię z dwunożnymi przybyszami z północy. Te zadomowione w świecie wiecznych lodów ptaki nie boją się ludzkich istot i żyją beztrosko, całkiem blisko stacji badawczych.
Tutaj ludzie i ptaki wiodą życie w całkowitym pokoju i wzajemnym zrozumieniu. Ta idylliczna bliskość człowieka i przyrody sprawia wrażenie, że tutaj, na samym skraju Ziemi, wśród niekończących się śniegów, lodowców i wiecznego mrozu, istnieje to jedyne miejsce na naszej planecie, gdzie panuje całkowity pokój i harmonia. Ale niestety to nie jest prawda. Taka już nasza natura. Każde miejsce, do którego dociera człowiek, każdy ląd wraz ze swoimi mieszkańcami płaci za ten fakt wielką cenę. Pierwszymi ofiarami ludzkiej cywilizacji eksplorującej nowe ziemie były zamieszkujące je zwierzęta, głównie wieloryby i foki. Rychło ludzie sami zaczęli się nawzajem zabijać. Wydaje się, że ludzkość nieustannie angażuje się w wojny i wyniszcza się nawzajem, aby tylko zdobyć nowe terytoria. Pragnienie rozszerzania granic i zdobywania nowych źródeł bogactw naturalnych przekształciło rozległe tereny bezludnej Antarktyki w rezerwowe zaplecze surowcowe dla wielu krajów. Ląd nie może być pozostawiony samemu sobie, nawet wtedy, gdy przedstawia niewielką wartość jako miejsce osiedlenia. Minęło 80 lat od momentu odkrycia tego kontynentu, zanim ludzie zdali sobie sprawę, jak cenna jest ta zimna i pozbawiona życia kraina. Ta świadomość rychło zaowocowała konkretnymi aspiracjami terytorialnymi. Wielka Brytania to pierwszy kraj, który ogłosił całemu światu swoje roszczenia wobec tego kontynentu. W 1908 roku Zjednoczone Królestwo przejęło kontrolę nad wyspami szetlandzkimi, Orkney i Sandwich, deklarując, że prawo ich własności dzierży gubernator Wysp Falklandzkich, będących częścią brytyjskiego imperium. Brytyjczycy wykorzystali wody północnej Antarktyki dla umocnienia swoich wpływów w tym obszarze połowów wielorybniczych, a także w zamiarze stworzenia tam bazy morskiej dla swoich flot. Po kilku latach, w apogeum I wojny światowej, w pobliżu brzegów Antarktydy rozegrała się pierwsza bitwa pomiędzy siłami morskimi Niemiec i Wielkiej Brytanii. W ciągu zaledwie pierwszego dnia bitwy falklandzkiej w lodowatej wodzie pogrzebanych zostało ponad 2000 żołnierzy z obu flot. Bitwa rozegrała się na północ od terytorialnych, ale był to precedens, który społeczności światowej dał sygnał do niepokoju. Świadoma ryzyka, Wielka Brytania wzmocniła swoje wpływy w tym regionie, ogłaszając swoje roszczenia wobec całego obszaru na południe od Falklandów, pomiędzy 20 a 50 stopniem długości geograficznej południowej. Wkrótce za przykładem Wielkiej Brytanii poszły Francja, Australia, Nowa Zelandia, Norwegia, Argentyna i Chile. Dzielono terytorium Antarktydy tak, jak się dzieli urodzinowy tort. Często jednak niektóre kraje obstawały przy integralności tego kontynentu. Kolejną rundę militarnych zderzeń w regionie przyniosła II wojna światowa. Hitlerowskie Niemcy zaczęły intensywnie używać cieśniny Drake'a jako swego morskiego szlaku transportowego. Następnie proklamowały one jako terytorium III Rzeszy część Antarktydy nazwaną Nową Szwabią. Niemieckie oddziały przejęły kilka norweskich baz wielorybniczych w regionie w celu wspierania swojej floty. Dopiero przy końcu wojny Niemcy zrezygnowały ze swoich roszczeń. Po czasach konfliktów i horroru II wojny światowej ludzkość otrząsnęła się z katastrofalnych skutków światowego konfliktu. Ale już po kilku latach znów pojawiło się widmo nowej wojny, tym razem nuklearnej. Podczas wyznaczania nowych stref terytorialnych Związek Radziecki i Stany Zjednoczone zaczęły okazywać naukowe i wojskowe zainteresowanie Antarktyką. Równocześnie jednak ani Stany Zjednoczone, ani Związek Radziecki nie zgłaszały żadnych formalnych żądań odnośnie tego kontynentu. Społeczność międzynarodowa zdecydowała, jedynym możliwym cywilizowanym rozwiązaniem jest przyjęcie zasady neutralności całej Antarktydy. W 1961 roku weszło w życie międzynarodowe porozumienie zgodne z tą zasadą.
Wyznaczyło ono status tego kontynentu i zabroniło jego używania w celach wojskowych i politycznych. Główny problem został rozwiązany. Antarktyda stała się neutralna i wolna od instalacji wojskowych. Jej terytorium mogło służyć jedynie pokojowym i naukowym celom. Obecnie ponad 60 krajów prowadzi tu badania naukowe. Trwają one nieustannie. Otrzymywane dzięki nim dane pozwoliły uzyskać pełen obraz naszej planety. A niektóre wyniki mogą się okazać niesłychanie istotne dla całej ludzkości. Stacje badawcze na Antarktydzie corocznie przekazują całe setki informacji sejsmicznych, meteorologicznych i geologicznych, cennych dla wyjaśnienia wielu zjawisk przyrodniczych i ostrzegających przed możliwymi katastrofami. Większość stacji badawczych rozmieszczonych jest w strefie przybrzeżnej. Jest jednak kilka usytuowanych we wnętrzu kontynentu. Jedna z nich zanotowała najniższą temperaturę, jaką kiedykolwiek w historii zapisano. Było to 89 stopni poniżej zera. Nawet w samym centrum bieguna południowego pracują stacje naukowe. Ekspedycja norweska osiągnęła najbardziej południowy punkt naszej planety w 1911 roku. Latem brzegi Antarktydy stają się atrakcyjnymi miejscami dla turystów. Na przybrzeżnych wodach często można dostrzec jachty i statki. Obecnie porą letnią mieszka tu około 5000 osób, zimą natomiast około 1000. Prawie wszyscy z nich to załogi naukowych stacji badawczych z całego świata. Stacje te otrzymują niezbędne zaopatrzenie drogą morską lub lotniczą. Dla obsługi tych placówek działa na obszarze Antarktydy kilka portów i lądowisk. Jednym z niezwykle ważnych miejsc tego rodzaju jest port Lockroy. Kiedyś była to strategiczna baza wojskowa Brytyjczyków. Obecnie jest to zwykły port zaopatrujący stacje Antarktydy w żywność i inne niezbędne towary. Na terenie portu mieści się też małe obserwatorium meteorologiczne oraz Muzeum Antarktyki, którego eksponaty opowiadają o historii kontynentu oraz o życiu pierwszych eksploratorów i uczonych, którzy tu pracowali. Głównym przedmiotem zainteresowania w porcie Lockroy jest miejscowy urząd pocztowy. Poczta antarktyczna składa się z kilku sektorów zarządzanych przez różne kraje. Sektory te funkcjonowały przed przyjęciem porozumienia w sprawie Antarktydy i były konsekwencją pierwszych roszczeń wobec jej terytoriów. Co miesiąc z różnych stron świata docierają tu tysiące listów i paczek. Antarktyda dysponuje nawet własną domeną internetową i prefiksem telefonicznym. To dzisiaj nieliczne jeszcze symptomy nowoczesności na tym kontynencie. Jeśli się jednak weźmie pod uwagę wyraźnie zauważalne tu trendy, 10 stacji polarnych i własna domena internetowa nie są jedynymi przejawami inwencji człowieka na Antarktydzie. Antarktyda jest cudownym miejscem, które po raz kolejny uświadamia nam, jak piękna i różnorodna jest nasza planeta. To ona pozwala nam w pełni dostrzec całe piękno i potęgę natury. Białe bloki lodu, ogromne jak drapacze chmur i małe pingwiny na ich tle dają nadzwyczajne poczucie kontrastu.
Niczym niezmącony spokój i harmonia przenikają tutejszy świat, usuwając w cień doznanie odwiecznego chłodu i porywistego wiatru. Odwiedziny tego kontynentu byłyby wielkim darem dla każdego. Ale czy powinniśmy każdemu, kto zapragnie, otworzyć drogę do tego lodowatego świata? Musimy przyznać, wcale nie wiemy, co by się stało z tym jedynym w swoim rodzaju kontynentem, gdyby się tu zjawiło mnóstwo ludzi. Być może lepiej uświadomilibyśmy sobie wtedy, co tracimy, niszcząc ekosystem Ziemi. Czy pomogłoby to nam odświeżyć naszą świadomość piękna tego świata i uczyniłoby ludzi bardziej odpowiedzialnymi? Czy też raczej Antarktyda straciłaby swój oryginalny urok, przepełniona tłumami turystów? Czy ludzkość zachowa niepowtarzalne piękno lodowych peryferii, czy też zniszczy je w imię zysków? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie i będzie bardzo trudno zbliżyć się do jakiegokolwiek rozwiązania. Zapewne każdy z nas musi zadecydować, czy on lub ona chce żyć tam, gdzie bujne korony drzew ustępują kolorowym ekranom i szarym popiołom. A może będziemy musieli zmienić nieco nasz stosunek do świata i zatroszczyć się o przyrodę, która otacza nas troską od dziesiątków tysięcy lat. Nasza historia pełna jest przykładów tego, jak ludzkość szkodziła unikatowym gatunkom zwierząt i roślin. Nie zastanawiano się nad problemem, czy zasobów naturalnych można używać w nieskończoność. Dopiero w ostatnim stuleciu zaczęliśmy uświadamiać sobie rozmiary szkód zadanych planecie, która nas żywiła. Niestety, dalece nie wszyscy rozumieją, że bez przyrody nie przeżyjemy. Życie na Ziemi to wielki zamknięty krąg, którego każdy element wypełnia żywotną funkcję. Bez owadów nie będzie drzew. Bez drzew nie będzie zwierząt. Istnienie życia na Ziemi jest nie do pomyślenia bez lodów Antarktydy.
Wielu ludzi uważa, że powinniśmy pozostawić naszą rodzinną planetę i skupić się na eksploracji kosmosu. Ale czy ludzkość zdoła znaleźć szczęście na innych planetach, jeśli nie potrafiła utrzymać porządku nawet we własnym domu? W ostatnich latach uczyniliśmy wielki krok w kierunku pogodzenia się z naturą. Setki stowarzyszeń działają na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Tysiące firm rozpoczęły produkcję towarów przyjaznych środowisku. Miliony ludzi segregują odpadki dla potrzeb recyklingu. Ale czy to wystarczy dla odwrócenia skutków tysiącletniej destrukcji natury człowieka? Nikt nie zna odpowiedzi, ale każdy mógłby jej dociekać. Przyszłość gatunku ludzkiego zależeć będzie od tego, co każdy z nas gotów jest zrobić dla ocalenia naszej planety. Po wielu latach naukowych poszukiwań ludzie zdołali przebadać tylko niewielką część tego kontynentu. Ale te nieliczne ustalenia, których dokonaliśmy, pozwalają nam twierdzić, że w bliskiej przyszłości los całej ludzkości zależeć będzie od Antarktydy. Przemysł na świecie rozwija się w zdumiewającym tempie. Po raz pierwszy w historii narasta problem przeludnienia oraz dotkliwego braku wody i źródeł surowcowych. Wyrażane są obawy, że do roku 2025 około 1/3 mieszkańców Ziemi odczuje znaczny niedostatek wody. Nasz brak odpowiedzialności prowadzi do nieodwracalnych skutków w przyrodzie. Globalne ocieplenie wywołuje topnienie w każdej sekundzie antarktycznych lodowców. Naukowcy twierdzą, że już przed upływem 100 lat na Antarktydzie pojawią się pierwsze pszczoły. Jeśli stopi się cała lodowa pokrywa tego kontynentu, poziom wód oceanicznych podniesie się o co najmniej 50 metrów. Skutki takiej katastrofy są trudne do wyobrażenia. Być może już dokonaliśmy w przyrodzie nieodwracalnych zniszczeń i nie wygląda na to, byśmy mieli się na tym zatrzymać. Przetwórstwo wielorybnicze dokonało eksterminacji całych gatunków. Topnienie lodowców skutkuje migracjami kryla, a jest to fundamentalny element funkcjonującego tu łańcucha pokarmowego. Brak pożywienia zmusza lokatorów Antarktydy do przenoszenia się na północ. Tylko nieliczne pingwiny zdołają utrzymać się na wybrzeżu. Inne w tych trudnych warunkach wyginą. 70% młodych pingwinów umiera, a co trzecia dorosła foka skazana jest na śmierć głodową. Według najnowszych opinii uczonych, Antarktyda posiada bogate złoża naturalne. Ta zasobna kraina może nam dostarczyć niezbędnych dóbr i pomóc rozwiązać nasze problemy związane z przeludnieniem. Antarktyka, zawierająca 60% światowych zasobów słodkiej wody, mogłaby nam pomóc w zaopatrzeniu całej populacji planety. Tymczasem nawet po upływie całego półwiecza od przyjęcia porozumienia w sprawie Antarktydy, niektóre kraje ciągle nie chcą zrezygnować ze swoich odrębnych roszczeń wobec tego lądu. Jego bogactwa mogą stać się przyczyną nowej wojny światowej.
Żyjemy w osobliwej erze paradoksów. Mnóstwo się mówi o sztucznej inteligencji, ale równocześnie nie starcza nam mądrości, aby porozumieć się w imię wspólnego dobra. Nasze technologie miały na celu ułatwienie nam życia i zapewnienie niezbędnych wygód. Tymczasem niszczą one naszą planetę i niosą śmierć wielu jej mieszkańcom. Powiadamy, że ludzie są punktem szczytowym ewolucji. Jednak rezultaty naszych działań sprzyjają destrukcji, a nie tworzeniu. Może gdy przyjrzymy się starannie światu natury i zwierząt dosłownie skazanych na śmierć z powodu wielu naszych działań, będziemy mogli dostrzec, że prawdziwa mądrość nie zawiera się w postępie technologicznym, lecz w umiejętności współistnienia w pokoju z przyrodą. Jeśli tego teraz nie zrozumiemy i nie zaczniemy działać natychmiast, dom naszych wnuków nigdy nie będzie tak piękny jak ten, w którym teraz mieszkamy, a nie mamy żadnego innego miejsca, które moglibyśmy nazwać naszym domem. Reżyseria, scenariusz, zdjęcia, muzyka, opracowanie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst Karolina Wójtowicz, czytał Roman Baczyński.